Hej, witam Was w kwietniu. Nie mam pojęcia, jakim cudem ten czas tak szybko leci. To jest po prostu niesamowite, no ale niestety nie zatrzymamy go. Więc przychodzę do Was dzisiaj z ulubieńcami marca. Mam tutaj kilka produktów. Mam nadzieję, że wszystkie, bo tak powiem Wam, jakoś tak chaotycznie mi się zbierało dzisiaj z każdego miejsca te produkty, także mam nadzieję, że zapamiętałam wszystko. Jeżeli nie, to coś tam Wam dopiszę, dogram, zobaczymy. Mam nadzieję, że niczego nie pominę, najwyżej za miesiąc Wam o tym wspomnę. W każdym razie może dzisiaj zacznijmy od końca, bo tutaj mam taki straszny nieład, nie posegregowałam sobie pielęgnacji, kolorówki, tak wiecie, po prostu rzuciłam wszystko tutaj na komodę, więc może zacznijmy od zapachów. O jednym z zapachów pisałam Wam ostatnio na Instagramie. I to jest zdecydowanie mój taki ulubieniec od wielu lat. Do tego stopnia. Ja mam mnóstwo zapachów, bo naprawdę mnóstwo, ta półka tam się ugina. Ale ja ten zapach wybrałam sobie na zapach ślubny, więc on jest bardzo bliski mojemu sercu, jest taki naprawdę mój, bardzo, bardzo go lubię. Jest to oczywiście Calvin Klein Contradiction. Nigdy nie sądziłam, że zapach z Calvina Kleina będzie dla mnie taki, wiecie, zazwyczaj te perfumy z wysokiej półki są takie, wiecie, eleganckie, wyjątkowe, a ten jest naprawdę świetny. Ja nie znam osób pachnących tym zapachem. A teraz moja mama nim pachnie, bo jej się spodobał bardzo. Ja mam kolejny już flakon i naprawdę, naprawdę serdecznie Wam polecam. On jest mocno kwiatowy, słodki, ale delikatnie piżmowy. I on, co jest w nim najfajniejszego dla mnie, to to, że on naprawdę w każdej godzinie pachnie inaczej. On się zmienia, on ma ogon, on bardzo ewoluuje, także sprawdźcie sobie, tylko uprzedzam Was, psichnijcie sobie na dłoń, bo może być tak, że on Wam na początku będzie pasował, a później będzie Wam śmierdział po prostu. Następnym zapachem jest coś bardziej oczywistego, coś bardziej klasycznego, czyli moja taka, no to jest moja klasyka gatunku. Kiedyś, jak byłam młodsza, zastanawiałam się, jak można nim pachnieć. Dosłownie, moja mama używała tego zapachu, teraz ja go używam, to chyba przychodzi po prostu z wiekiem. Chanelka, Mademoiselle, uwielbiam. Ja wiem, że ten zapach pozna się w każdym miejscu, na każdym, ale dla mnie on jest świetny i jeden z moich takich ulubionych klasyków. Więc skoro zapachy mamy już za sobą, to może przejdźmy do kolorówki. Tak myślę, bo tego chyba jest troszkę mniej. A nawet jeżeli nie mniej, to pójdzie mi z tym zdecydowanie bardzo szybko, bo jeżeli Wy oglądacie mnie regularnie w niedzielnym malowaniu, to wiecie, co tutaj się znajdzie. Przede wszystkim podkład Better Than Perfect. Jest recenzja na kanale, zapraszam serdecznie. Naprawdę warto. Ja go uwielbiam. Tu już naprawdę niewiele zostało, ale ja po prostu go uwielbiam. Idąc po kolei, korektor z Bourjois. Rewelacja dla mnie, jeden z lepszych, zaraz koło L'Oreala, który teraz jest dla mnie chyba trochę za ciężki, ale też teraz Rimmel, tylko jak on się nazywał. też taka nowość, bardzo fajne produkty. Brwi, Mr. Stylist Delia, zmieniłam tamtego Shape Mastera na to, bo tamten chyba już trochę mniej mi trzyma brwi, a ten naprawdę trzyma je w ryzach cały dzień. Brow Pro Micro Rimmel, świetna kredka, chyba już moja trzecia. Uwielbiam ten grzybyk, jak jest rewelacyjny, bo możecie sobie nim naprawdę ułożyć każdy włosek tak, jak macie ochotę. Także, no i cieniutka kredka. Bardzo, bardzo dobrze się nim maluje. Konturowanie, nawet nie będę Wam tego pokazywała tak z bliska, bo to są dwie palety Pixi. Jedną używam do różu, drugą do bronzera. Paese Artist, czyli Wonder Glow Highlighter, jeden z lepszych. Przepraszam za te mewy za oknem. Jeden z lepszych rozświetlaczy na rynku polskim, jeżeli chodzi właśnie o te kategorie. I naprawdę on wypiera nawet te super drogie rozświetlacze. On chyba 2 lata temu wyszedł i nadal daje radę. Następnie jest Sky High Maybelline, czyli ulubiony mój tusz. Tu się nawet nie muszę powtarzać. Na razie nic nie podbiło mojego serca bardziej. No i palety. Jeżeli oglądacie mnie regularnie, czy to w niedzielnym malowaniu, czy w recenzji, to wiecie, że dawno, ale to dawno nic nie skradło mojej powieki i serca, tak jak ta paleta Eveline.
Wy mogłyście wygrać taką u mnie. No po prostu cudo. To jest jedna z piękniejszych palet, jaką ja miałam. To jest taka moja paleta, to są takie moje kolory. Ale więcej możecie sobie posłuchać o niej w recenzji, bo ja bym mogła tak gadać bez końca. I z kolorówki to by było na tyle. Przejdźmy teraz do pielęgnacji, bo tutaj są takie ciekawsze rzeczy, których Wy na co dzień u mnie nie widzicie. Może zacznijmy w takim razie od tego, co mam tutaj pod ręką, czyli włosy. Widziałyście już u mnie wielokrotnie maskę do włosów z Alterry, to jest owoc granatu. Uwielbiam, wracam co jakiś czas, co którąś maskę właśnie do niej. Uwielbiam. Wiecie, jedna z najtańszych masek, ale naprawdę jest świetna. Natomiast szampon, pokazywałam Wam go w Pure Beauty, wyciągnęłam go z pudełeczka Pure Beauty. Jest to Pharmaceris H, linia H do włosów i skóry głowy. Micelarny szampon kojąco-nawilżający dla skóry wrażliwej. Ale on jest świetny. Ja myślałam, że ja w ogóle, bo to jest 125 ml, ja myślałam, że ja go zużyję dosłownie na 3 razy. Ale nie, on jest bardzo wydajny. Ja tutaj nawet nie zużyłam chyba połowy. Jest świetny pod tym względem, że jest lekki, ale bardzo gęsty, treściwy. Wystarczy naprawdę kropelka. Świetnie myje, nie podrażnia. I włosy są po nim naprawdę świeże, ale nie wysuszone, nie są takie tępe. Co zauważyłam, odkąd go stosuję, to to, że nie muszę co drugi dzień mieć głowy, a mogę mieć co trzeci. Więc dawno żaden szampon, który jest taki delikatny i micelarny, ja w ogóle kocham micelarne szampony, uwielbiam, one tak świetnie działają na moją skórę głowy. Dawno żaden szampon właśnie nie był dla mnie tak dobrze oczyszczający, będąc tak lekkim. Także ja serdecznie Wam polecam. Sama chętnie do niego wrócę, jeżeli skończę. Jest naprawdę świetny. Wiecie, no też każdemu coś innego się sprawdza, ale u mnie ten jest naprawdę, gdzie szampon nigdy nie był dla mnie czymś takim, co mogłoby mnie jakoś super, super zachwycić, to ten jest naprawdę świetny. Ostatnio coraz częściej mnie szampony zaskakują, bo tak samo ten Seborin z pudełeczka, które było w lutym, też mnie tak super zachwycił, także naprawdę, naprawdę coraz lepsze produkty mam na rynku. A przechodząc dalej, mam jeden produkt do ciała, czyli Mustelę. Tu już jest denko, muszę wrzucić do opakowania. Jest to olejek na rozstępy. Oczywiście zobaczymy po porodzie, czy mi coś tam wyjdzie. Pewnie tak, bo często jest tak, że po porodzie dopiero wychodzi na tej skórze wszystko, ale mi przez całą ciążę, odkąd stosuję ten olejek, nie zrobiło się nic. Więc działam dalej, a Wam serdecznie polecam. Kolejno, pierwszy raz chyba pojawia się u mnie taki produkt na kanale, bo ja zazwyczaj mam jakieś tam swoje sprawdzone pasty do zębów, bo o tym właśnie będzie mowa. A zazwyczaj takie te czarne, naturalne, jakieś takie, wiecie, ja to wszystko oddawałam mamie, bo ona tego typu past używa, a ja zazwyczaj lubię takie zwykłe, chemiczne, drogeryjne, jakieś Elmex, Sensodyne, jakieś takie, wiecie. Miałam przekonanie, że są lepsze, ale ostatnio właśnie też w Pure Beauty znalazłam Biomadent. Ja dużo słyszałam dobrego o tej paście. Jest to wybielająca konopna pasta do zębów. Wydaje mi się, że rzeczywiście na biel zębów działa. I ona jest z węglem drzewnym, z bambusa i papają, z olejkiem CBD. No i powiem Wam, że tak. Mycie nią jest czystą przyjemnością, bo no powierzchnia jest czarna, jest świetna. Spójrzcie tylko. Przepięknie pachnie. Ona ma minimalnie miętowy zapach, ale to jest takie naprawdę minimalne. Czuć tą papaję, troszkę słodko, więc po niej też się nie chce jeść. W sensie słodyczy żadnych przez chwilę. Jest bardzo przyjemna. Nie ma takiego, wiecie... ja nie lubię tych past naturalnych, bo one zwykle mają taki dziwny posmak. A ta jest naprawdę świetna. No i wydaje mi się, że rzeczywiście działa i jest naturalna w 95%, więc jeżeli jesteście fanami tego typu past, to ja Wam serdecznie polecam jako fanka zwykłych past. A następnie może pokażę Wam tutaj jakieś saszetki, maski i tak dalej. Tą saszetkę z SVR też wyciągnęłam właśnie z pudełeczka Pure Beauty. Ja liczyłam, że to będzie pełnowymiarowy produkt, niestety. Ale starczył mi chyba na 3 razy, albo 4, bo tutaj jest, to była taka dość duża próbka.
Jest to SVR Biotic z witaminą C. Dziewczyny, ja w życiu nie miałam tak fajnego produktu. On, ten krem zawierał probiotyki i kwas hialuronowy oraz 20% witaminę C. Miał takie fajne drobinki pomarańczowe. Ale jaki on był bogaty. On po prostu zostawiał taką... wręcz jakby silikon na tej twarzy, ale oczywiście to chodzi mi tylko o odczucia. Nic takiego nie zostawiał, nie zapychał, nic nie robił, pięknie pachnie, pięknie się makijaż na nim trzyma, ale jak on odżywia, jak on nawilża, jaka skóra robi się po nim promienna. Szok, naprawdę, gdzie moja skóra ostatnio wygląda strasznie, to on naprawdę sobie świetnie z nią radził. To też chyba wyciągnęłam z pudełeczka. W ogóle bardzo dużo produktów w tym miesiącu mam z pudełeczka, które chciałabym Wam polecić. Soraya Plante, oczyszczająca maska na tkaninę. Na tkaninie różowy grejpfrut i imbir. Liczyłam, że będzie lepiej pachniała. Ta nie pachniała praktycznie wcale, więc no szkoda, bo ja kocham zapach grejpfruta. Ale ona pięknie rzeczywiście tak... rozświetliła, ale właśnie tak ukoiła cerę. Ja w ogóle uwielbiam tą linię Soraya Plante, bo one są takie... one dobrze wpływają na moją skórę, te kosmetyki. Także jeżeli szukacie czegoś nowego, czegoś, co nie jest jeszcze oklepane, to serdecznie Wam polecam. No i coś, co ja nadal nie rozumiem, jak działa, ale działa. Tak jak wiecie, moja skóra wygląda ostatnio nieciekawie. Zaczęłam strasznie puchnąć, bo to już jest ten czas, więc oczy siłą rzeczy mam strasznie całe spuchnięte, ale w końcu wypróbowałam te maski z Sanef i ja nie wiem. Ja tyle zachwytów słyszałam, aż mi się wierzyć nie chciało, a teraz sama nie wiem, jak to działa. Tutaj już zostało mi opakowanie po tych maskach, ale naprawdę jest świetna. Ja będę polowała teraz na pewno na jakieś promocje. To też znalazłam w pudełeczku, więc jak widzicie, kupno takiego pudełka może przysporzyć Wam wielu radosnych chwil i świetnych testów. Także ja Was zachęcam, ale ta maska to po prostu cudo, naprawdę cudo. Do tego okolica oka była tak nawilżona, tak fajnie napięta. Ja się dosłownie po tej masce czuję taka zliftingowana, dzisiaj jej nie używałam. Zresztą to widać, ale naprawdę świetnie wpływa na moją okolicę oka. Zobaczymy też, jak będzie wpływała po ciąży, bo często jest tak, wiecie, że inaczej te produkty, inaczej hormony przyswajają produkty aktywne, także jeszcze dam Wam znać. I tak naprawdę ostatnie już z pielęgnacji produkty. Może najpierw zaczniemy od demakijażu. Oczywiście powtarzając się po raz, nie wiem, 50 prawdopodobnie na tym kanale, balsam do demakijażu Fluff. Malina i migdały. Nic więcej Wam nie dodam, bo po prostu gadam o nim cały czas. Tak, standard. Gadam o nim cały czas, czy to w denku, czy to w ulubieńcach, notorycznie o nim mówię, ale mam coś fajnego. Jest to wianek, enzymatyczny żel do mycia twarzy z ekstraktem z owoców porzeczki. Czy ja też go wyciągnęłam z pudełeczka? Całkiem możliwe. Nie wiem, czy w tym miesiącu, ale chyba tak. Jest to żel do mycia twarzy i ja zawsze pod prysznicem. Najpierw robię sobie demakijaż wstępny tym balsamem Fluff, później myję twarz właśnie jakimś żelem i dopiero demakijaż ten właściwy płynem micelarnym i dopiero później mycie. Ale to, jak sobie świetnie radzi, nie przesusza skóry, nie ściąga jej. Naprawdę świetny produkt. Ja kocham wszystko, co pożyczkowe. Także to coś dla mnie. No i fajna pojemność, fajnie, że ma pompkę, stoi sobie pod prysznicem, uwielbiam. I ostatnie już produkty to dwa kremy. Mam tutaj mikrobiotyczny krem kojąco-nawilżający z Bielenda Supreme Lab, uwielbiam. To jest ta linia Microbiome Pro Care. Tak. Jeżeli jesteście ze mną dłużej, to wiecie, że to są po prostu... idealne kosmetyki pod każdym kątem dla mojej cery, ale też krem, który wyciągnęłam chyba w lutym albo w styczniu z pudełeczka, Germain de Cappuccini. Nie wiem, kiedy tak to się czyta, ale to jest coś świetnego. Time Expert Rides.
To ma być taki bogaty krem odmładzający, przeciwzmarszczkowy. Oczywiście, wiecie, ciężko stwierdzić, czy on już działa u mnie na zmarszczki, porozmawiamy za 50 lat, ale naprawdę jest rewelacyjnie nawilżający, odżywiający, taki napinający skórę, ale nie ściągający, nie jest obciążający. Ja go nie wyczuwam na twarzy, jest lekki, ale rzeczywiście fajnie działa. Właśnie sobie uświadomiłam, że tych ulubieńców sponsoruje Pure Beauty, dosłownie, bo chyba połowa produktów to właśnie była z pudełek, także no jak widzicie, ja właśnie uwielbiam takie perełki wynajdować w różnych miejscach, poza swoimi stałymi ulubieńcami, to mam też takich, wiecie, fajnych, nowych, świeżych, żeby Wam polecać. Mam nadzieję, że to doceniacie. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wybaczcie, jeżeli ten film był chaotyczny, ale już mi się tak źle oddycha, że musiałam co chwilę przerywać. Dlatego nie przedłużam i widzimy się już w następnym filmie. Buziaki, pa!